tym wideo opowiem Ci, dlaczego podczas badań za jazdę po alkoholu będziesz miał z dużym prawdopodobieństwem zbadany poziom GGPT, czyli gamma-glutamylotransferazy, jednego z enzymów wątrobowych. Asum do tego dało mi zapytanie kierowcy, bardzo zdziwionego faktem, że WOMP kazał mu to badanie zrobić wcześniej. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i przeczytam Ci list tegoż to zdumionego kierowcy. Witam Pana, przy rejestracji na badania w WOMP poinformowano mnie o konieczności dostarczenia wyników badań GGPT. Czy to znaczy, że takowych tam nie robią? No przecież mógłbym dostarczyć badania kogoś o dobrych wynikach, gdybym nie obawiał się swoich. Pozdrawiam. Odpowiadając Ci na to pytanie, no najpierw spróbuję wyjaśnić, dlaczego kazano przynieść swoje badania. I prawdopodobnych przyczyn jest tutaj kilka. No taka najprostsza, że lekarza może po prostu interesować, jaki był wynik tego enzymu u Ciebie wcześniej i porównać go z wykonanym później w swoim laboratorium. Czy rośnie, czy maleje, czy jest taki sam. No, nie można wykluczyć też, że w danym WOMP-ie po prostu są oszczędni, a te kilkaset złotych zapłaconych przez Ciebie na badania, za te badania chcą raczej inaczej zagospodarować, nie żeby poszerzać Ci diagnostykę na swój koszt. No, tak czy owak, nie radzę Ci podstawiać innych osób do laboratorium, nawet brata bliźniaka, abyś nie miał jakichkolwiek kłopotów za próbę oszustwa. Ale wracając do rzeczy, czyli roli tejże GGPT. Jej podwyższone poziomy są niecharakterystycznym, ale bardzo czułym wskaźnikiem uszkodzenia wątroby, dróg żółciowych czy trzustki. No, jednak w przypadku WOMP-u, czyli w tym przypadku, musisz się spodziewać, że oznaczenie GGPT będzie raczej służyło diagnostyce chorób wątroby o podłożu alkoholowym. No może nawet nie tyle diagnostyce chorób, co oceny Twojego poziomu nadużywania tych napojów alkoholowych. Niski lub w normie poziom tego enzymu wskazuje na bardzo małe prawdopodobieństwo nadużywania przez Ciebie alkoholu lub istnienie jakiejś innej poważnej choroby wątroby. Natomiast wysoki, szczególnie przy jednocześnie podwyższonych poziomach aspat i alat, a w zasadzie jest taki wskaźnik stosunku aspat do alat, i jeżeli on jest powyżej 2, no to raczej świadczy o Twojej skłonności do wypicia czegoś mocniejszego. Co warto, abyś jeszcze wiedział? Nawet małe ilości alkoholu, ale spożyte tuż przed badaniem GGPT, mogą chwilowo podnieść jego poziom. Klasyczna taka sytuacja, pogrillowałeś zdrowo w weekend przy piwku ze znajomymi, w poniedziałek badania, pobierają Ci krew, coś tam badają, no a we wtorek masz zabrane przez lekarza prawo jazdy ze względów zdrowotnych. Od czasu do czasu dostaję przechwałki od różnych zuchów, no, którzy podobno są aż tacy silni, że do końca nie oszczędzali tej swojej wątroby, pili, że tak powiem, jeszcze na rauszu przyszedł do WOMP-u, no i badania WOMP przeszli celująco. No, przyczyn tego jest kilka. No być może w ogóle nie mieli badanych poziomów enzymów wątroby, mogli trafić na jakiś dobry humor lekarza, no czy rzeczywiście mają wyjątkowo odporny organizm. Natomiast wierz mi, setki maili do mnie świadczą jednak o czymś zupełnie innym. W swoim przypadku załóż mniej pozytywny wariant wydarzeń, zafunduj sobie chociaż z miesiąc absolutnej trzeźwości, no chociaż z tydzień, jeżeli nie możesz więcej, zbadaj parę dni wcześniej krew na cukier, GGPT, aspat, alat, morfologię. No, jeżeli te enzymy są podwyższone, ten cukier jest podwyższony, skonsultuj to z jakimś lekarzem, z lekarzem rodzinnym, weź od niego jakieś zaświadczenie, szczególnie o tym, że rozumiesz problem swój zdrowotny, że jesteś objęty jakąś opieką, no i po prostu z tym zaświadczeniem pójdź do WOMP-u na badania. Zapewniam Cię, chociaż nie na 100%, że zwiększysz w ten sposób znacznie swoje szanse
No i raczej orzeczenie lekarskie będzie po Twojej myśli. Mówię raczej, bo jak to mówią, w drewnianym kościele może coś tam człowiekowi na łeb spaść. Natomiast generalnie wyciągnij wnioski z tego zdarzenia, postaraj się zmienić swój styl życia na jakiś bardziej prozdrowotny, a na pewno unikniesz w przyszłości nerwów i niepotrzebnych kosztów. Jakie to są koszty, to wie każdy, kto przeszedł tą całą procedurę. Na tym w sumie kończę. Jeżeli Ty przeszedłeś osobiście tą drogę przez mękę, koniecznie to opisz w komentarzach do tego filmu. Jeżeli jesteś dopiero przed lub w trakcie, interesuje Cię, co Cię czeka, to możesz zadać nurtujące Cię to pytanie tutaj też również w komentarzach, a ja spróbuję Ci według swojej najlepszej wiedzy odpowiedzieć. Jeżeli to wideo w czymkolwiek Ci pomogło, daj oczywiście lajka, daj kciuka. Jak rozwiązało Ci jakiś problem, czy rozwiązało Twojej rodzinie jakiś problem, udostępnij na swoim portalu społecznościowym, na Facebooku, na jakimś forum. No tak, abyśmy razem przeżyli misję uświadamiania konsekwencji jazdy na podwójnym gazie. Jeżeli oczywiście chcesz więcej takich filmików, to zasubskrybuj mój kanał YouTube. Tutaj gdzieś w okolicach tego filmu jest taki guziczek czerwony lub zielony. Subskrybuj. No, mój kanał jest oczywiście Lekarz Medycyny Pracy. No, jak zwykle najwięcej dyskusji tutaj toczy się na mojej stronie internetowej badanialekarskiekierowców.pl i tam wpadnij poprzez link w opisie do tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Do zobaczenia w moim kolejnym filmiku i obyś nigdy nie musiał mieć badanych więcej poziomów GGKPT w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Bye bye.